Drogie, kochane, cudowne, wspaniałe, przemądre, prześliczne kobiety, do wszystkich was apel, do was wszystkich. Otwórzcie oczęta, śliczne oczęta, szeroko otwórzcie. Świat jest pełen wspaniałych kandydatów na mężczyzn. Oni nie są mężczyznami, oni są kandydatami na mężczyzn. Oni są ciastem, z którego można dopiero uformować i upiec francuskie rogaliczki. Ciastem, z którego można zrobić przepyszne pierożki. Oni są ciastem. Oni nie są gotowym produktem. Należy włożyć pracę, żeby stworzyć coś wspaniałego. To znaczy, jeżeli chcesz mieć księcia z bajki, możesz go mieć. Weź sobie materiał i zainwestuj. Zainwestuj swój czas, zainwestuj swój dobry gust, zainwestuj cierpliwość faceta. Weź takiego faceta, odgruzuj go, wpierw go odgruzuj, bo on jak był kawalerem i to nie orderu, tylko facetem, który kochał robótki ręczne, on uwielbiał zmieniać opony w samochodach lub reperować silniki lub łowić ryby. Takiego faceta trzeba wpierw doszorować do czysta. Nie zwracać uwagi na to, że on ma czarne paznokcie, tylko kupić pastę BHP albo coś równie żrącego. Szczoteczkę i mu doszorować paznokcie, bo to przecież on nawet o tym nie wie, jak odrażający jest dotyk jego brudnymi paluchami. Pokazać mu, że to jest możliwe, obciąć mu te pazurki, mu przyciąć skórki ewentualnie też można doprowadzić to do czysta. I to jest, kochana, pierwsza rzecz. Facet ma być doprowadzony do wyglądu nie budzącego od razu. To jest pierwsza rzecz. Bierzesz faceta i starasz się, żeby on zaczął wyglądać, wykąpać go, bo facet wiadomo, że podobnie jak z myciem zębów, kąpie się dwa razy w tygodniu. I to jest szczyt jego możliwości, że więcej on nie potrzebuje. Dlatego należy faceta wykąpać, odgruzować, wysłać do fryzjera. Obstrzyć, ogolić, a potem dopiero przejść do części następnej. Jasne? No to nie będę przeciągał, będzie część druga, za chwilę będzie część druga.